Witam wszystkich w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony głównie na materiały, ich edycję. Jak widać w scenie są już wszystkie potrzebne komponenty, znajdują się. Na większość jest położona tekstura lub materiał. Zobaczmy, jak to wygląda. Edytor materiałów w SketchUpie, edytor materiałów w V-Rayu, ich lista. Jak przełączam materiały, to również tutaj w edytorze materiałów te materiały się zmieniają, to bardzo fajnie jest synchronizowane. Co ja tutaj mam? Mam materiał kafelki białe, kafelki czarne, dekor, drewno. 3 materiały, które są gotowymi materiałami, które można ściągnąć, przygotowanymi przez ASG Viz, Vizmaty. Szkło, chrom i ceramikę i 2 kolory, czarny i biały również. Od czego zacznę? Co bym chciał pokazać? Chciałem pokazać, jak można sobie ułatwić zadanie przy teksturowaniu, ponieważ jak widać tutaj kafelki mają podział, natomiast ja tego za bardzo na tej teksturze nie widzę, jest to troszeczkę problem. Pokażę taki sposób, jak możemy rozwiązać ten problem. W edytorze materiałów, wybierając materiał odpowiedni, klikam prawym przyciskiem, wybieram Create Layer i wybieram Diffuse. Tworzę sobie nową warstwę Diffuse i tą nową warstwę Diffuse 1 przekładam do góry. Widzimy teraz tam, gdzie była tekstura kafelek, teraz jest kolor szary. Już powiem, o co chodzi. Przechodzę teraz w edytorze materiałów w SketchUpie. Użyję tekstury, którą przygotowałem. Ja używałem po prostu mapy Bump, która miała czarną krawędź, bardzo fajną. Natomiast na potrzeby wideo przygotowałem jeszcze jedną dodatkowy materiał z czerwonymi krawędziami. I teraz widać dużo lepiej, o co chodzi w SketchUpie, co się dzieje, gdzie ta tekstura leży, gdzie się kończy kafelka, gdzie zaczyna. I jedyną rzecz, jaką jeszcze pozostaje nam zrobić w tym temacie, to ponieważ w tym momencie będę widział, V-Ray widzi tą czerwoną mapę, co jest troszeczkę niekorzystne. Chciałbym, żeby ta fuga była biała na renderze. Także w tej górnej zakładce Diffuse, tutaj w części transparencji klikam to M, wybieram tekst a kolor mapę i definiuję tą mapę białym kolorem w ten sposób. Klikam OK. W tym momencie to jest informacja dla V-Raya, że ta mapa jest przeźroczysta całkowicie, czyli w zasadzie jest tylko, pokrywa się z tą, natomiast ona nie będzie widziana w renderze. Zobaczmy na preview. Dodam oczywiście jeszcze Bump, Reflection dla większości materiałów, które są w scenie. OK, widzimy, tak to działa. Tutaj mamy referencje, czerwone linie wyznaczają nam podziały. Z podkładem to się powinno zgadzać oczywiście, mniej więcej. I cóż, możemy dodać warstwę Reflection, czyli połysk do naszego materiału. Połysk tutaj w tym miejscu wybieramy tekst Fresnel i klikamy OK. Dla wysokiego połysku, dla idealnego połysku, odbicia, cała reszta parametrów jest OK, nie muszę sobie tym głowy zawracać. I mogę do materiału białych kafelek dodać jeszcze mapę, czyli Bump, zaznaczam Bump, wtedy mogę tutaj wejść w to pole, wybieram bitmapę również i oczywiście wybieram odpowiednią mapę przygotowaną. Bump, zarówno Bump, jak i Displacement działają, korzystają ze skali szarości, czyli adekwatnie do kolorów. Czarny pozostaje na swoim miejscu, biały kolor jest wyżej. To jest ta różnica, czyli dla tego materiału czarna fuga będzie tym miejscem, gdzie będzie widać wcięcie w materiale, tak to działa. Tyle jeżeli chodzi o białe kafelki, jeżeli chodzi o czarne kafelki również tworzę warstwę Reflection. Ja oczywiście pomogłem sobie we wcześniejszej wersji również w ten sposób, tworząc drugi Diffuse, natomiast tutaj w tej łazience już te tekstury są położone. Dla czarnych kafelek one będą bardziej matowe, czyli te wartości Highlight, Glossiness, Reflection, Glossiness obniżam z wartości 1, czyli z tego idealnego odbicia na troszeczkę mniejsze. To są jakieś moje jakieś parametry. Na pewno można znaleźć lepsze, można się pobawić tymi ustawieniami tutaj. I oczywiście mapę Bump również. Bump, bitmapa, file, czarne kafelki Bump, ok. Jeszcze raz preview. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze dekor, drewno, te materiały, tym materiałom nie musimy poświęcać czasu. Natomiast z chromu stworzymy sobie również materiał lustra. To zaraz. Dekor. Jeżeli chodzi o dekor, tutaj tylko dodamy displacement. Wybieram displacement, tekst bitmap również dla displacementu, moją teksturę dla displacementu, ok. Dla displacementu wartość zmienię na zmniejszę o połowę, nie potrzebuję aż tak dużego displacementu. Ok, displacement, drewno również nadam małe refleksy, także tworzę warstwę reflection, ale zawsze jest na samej górze. Tekst Fresnel, ok. I również zmienię te wartości, nie chcę, żeby to drewno miało idealny połysk, także zmieniam te wartości, zmniejszam troszeczkę, klikam preview. Dla drewna również mała mapa Bump. Bump, bitmap. Okay, tu mamy drewno Bump. Jeżeli chodzi o Bump dla tekstury drewna, to zmieniam tą wartość na 0,1. Również chcę taki delikatny, bardziej delikatny Bump niż jakiś ostre zniekształcenie. To jest w porządku. I następnie materiał lustra. Chrom ma bardzo wysokie refleksy, także duplikuję sobie materiał chromu. Następnie zmieniam nazwę na lustro. Ok. I jedyne co muszę zrobić w tym wypadku, to zmienić te parametry właśnie Highlight, Glossiness, Reflection, Glossiness z powrotem na 1, co da w rezultacie idealne odbicie w materiale. Do pełni szczęścia potrzebuję jeszcze jeden materiał, który będzie samoświecącym materiałem. Stworzę dla niego warstwę Emissive, Intensity 5 dla tego materiału. Kolor pozostawiam bez zmian, natomiast kolor Diffuse, w tej części Diffuse zrobię ten kolor taki dosyć wyraźny, tak żebym na pewno widział go w scenie, ponieważ warstwa Emissive tutaj steruje tym kolorem, natomiast ja w SketchUpie będę widział ten kolor Diffuse. Będę w ten sposób łatwo będę mógł zlokalizować ten materiał. Ok. To ten element chciałbym, żeby również się świecił. Będzie to taki fajny efekt. Zobaczymy na renderze. I co jeszcze? Tak, lustro. Lustro na lustro. Kolor czarny, lustro. Ok, tutaj. I jedna ważna rzecz. Żeby działał displacement, ja muszę go zgrupować osobno, bo inaczej ten displacement nie będzie działał. Najłatwiej w tym wypadku, jeżeli mam tyle powierzchni do zaznaczenia, one są poteksturowane jednym materiałem, prawym przyciskiem wybieram Select All with Same Material i w ten sposób zaznacza mi się, automatycznie stworzyłem grupę dla całego tego paska, jednego i drugiego. Przechodzę do sceny. Sekundę, zastanowię się, wszystko zrobiłem, wydaje mi się, że tak. I pamiętajmy o zapisaniu. Zapisuję. I klikam render, zapauzuję wideo. Zaraz podzielę się rezultatem. Render się prawie kończy. Kilka słów o tym. Widzimy Emissive Material na tych okręgach. Sama w sobie ikonka spotlightu nie świeci, także to jest taki zabieg, dzięki czemu widzimy też jakby źródło światła, widzimy bump na kafelkach, refleksy, jest troszeczkę ciemno, natomiast na chwilę obecną nie przejmuję się tym, zdecydowanie lepiej jest wyrenderować coś pośredniego niż za dużo hotspotów, przepaleń. W etapie postprodukcji jesteśmy w stanie rozjaśnić, przyciemnić, jeżeli mamy informację o kolorze. Jeszcze na chwilę zapauzuję. Teraz tak naprawdę render się kończy. Widać, efekty widać. Na chwilę obecną jest ok. Jestem zadowolony. W następnej części poprawimy jeszcze kilka rzeczy. Także serdecznie zapraszam do oglądania następnej części.